Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syrii pozostawiła za sobą żniwo ofiar. Najtragiczniejszy jest los dzieci. Są głodne, wycieńczone, pozbawione domów, wiele z nich zostało rannych, na trwale okaleczonych. Telewizja Polska, oddział w Lublinie i Fundacja Dzieci z Domu Pokoju w Lublinie pragną razem z Państwem choć trochę poprawić los dzieci żyjących w zniszczonym mieście Homs. Razem chcemy wesprzeć pracę ośrodka rehabilitacji dzieci prowadzonego przez siostry Efremitki. Inicjatywę tę wspiera syryjski patriarcha katolicki. Jeśli chcemy okazać im gest solidarności i życzliwości, oni widzieli ten ogrom, okrucieństwo wojny, to bezsensowne zniszczenie, które w imię nienawiści, w imię głupich politycznych i ekonomicznych interesów spowodowało cierpienie tysięcy czy setek tysięcy niewinnych ludzi. Bądźmy tymi, którzy otrą te łzy Boga płaczącym w sierotach, w kobietach. Bądźmy tymi, którzy okażą im solidarność. Nienawiści ludzkiej doświadczyli już dosyć. Zbieramy 16 660 euro. Ta kwota pokrywa roczny koszt funkcjonowania ośrodka rehabilitacji i fizjoterapii dla dzieci w Homs. Pomóż dzieciom w Homs, ofiarom wojny w Syrii. Ty też możesz poprawić ich los.